Witam Was, druhny i druhowie. Jest 20 minut po północy, czyli tak naprawdę rozpoczęliśmy już trzeci dzień 38 zjazdu ZHP, ale my chcieliśmy podsumować dla Was to, co miało miejsce podczas drugiego dnia zjazdu. No i zacznijmy od tego, co miało miejsce na samym początku, czyli wystąpienia naszych szanownych gości, m.in. przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, przedstawiciela Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, który m.in. życzył naszemu zjazdowi owocnych decyzji i spokojnych obrad. I zwrócił też uwagę na to, żebyśmy pamiętali, że decyzje, które podejmiemy, mają wpływ nie tylko na Związek Harcerstwa Polskiego, ale również na ogólny wizerunek harcerstwa w Polsce. Był również obecny przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej, który przekazał nam bardzo miłą informację, a mianowicie taką, że Związek Harcerstwa Polskiego otrzymał od Ministerstwa Edukacji Narodowej dotację celową w wysokości aż 740 tysięcy złotych, czyli 740 tysięcy złotych, dowiedzieliśmy się już wstępnie od druhny naczelnik, będzie przekazane między innymi na dodruk poradników dla drużynowych, które mam nadzieję każdemu z Was są pomocne i Wam się przydadzą. Był również prezes NIK-u, pan Krzysztof Kwiatkowski, który został niesamowicie ciepło przyjęty i bardzo często jego wypowiedzi były przerywane gromkimi brawami z sali. Przede wszystkim za rzeczowość. Myślę, delegaci docenili to, co mówił pan Krzysztof Kwiatkowski. No i co? I później po obiedzie mieliśmy czas na głosowanie nad absolutorium dla poszczególnych władz. Wcześniej oczywiście mieliśmy sprawozdanie każdej z władz naszego związku. Jeśli chodzi o absolutorium dla władz Związku Harcerstwa Polskiego, to wszyscy członkowie władz z wyłączeniem druhny Moniki Jureckiej, członka głównej kwatery, otrzymali absolutorium. Druhna Monika niestety tego absolutorium nie otrzymała. Następny punkt programu naszych obrad to wybór przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego i wybór naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego. No i tutaj trzy kandydatury na stanowisko przewodniczącego, na funkcję przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego. Harcmistrz Zbigniew Standar, harcmistrz Dariusz Supeł i harcmistrz Rafał Socha. Natomiast na funkcję naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego jedna kandydatura, znana nam wszystkim już od dawien dawna, harcmistrz Małgorzata Sinica. No i kilka słów o tym, jak wyglądała kwestia pytań do kandydatów na funkcję przewodniczącego i na funkcję naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego. Pytań było bardzo wiele. Dotyczyły różnego rodzaju sfer, m.in. tego, jak kandydaci wyobrażają sobie swoją pracę podczas pełnienia danej funkcji, jeśli na tą funkcję zostaną wybrani, jak sobie wyobrażają zespół ludzi, z którym chcieliby współpracować, ale również jak wyobrażają sobie swoją osobę za 4 lata, czyli na koniec kadencji, którą właśnie dzisiaj by rozpoczęli. No i oprócz tego, że mieliśmy bardzo wiele rzeczowych i konkretnych odpowiedzi, było też troszeczkę śmiechu. Dziś bardzo wiele uśmiechu na twarzach wszystkim delegatom sprawił druh harcmistrz Zbigniew Standar, który między innymi na jedno z pytań dotyczące tego, ile jest harcerstwa w harcerstwie, odpowiedział: ja doskonale wiem, ile jest harcerstwa w harcerstwie. Zakończył to wypowiedzią taką, że jest go dokładnie tyle, ile cukru w cukrze. Więc przy okazji było bardzo, bardzo interesująco, rzeczowo, ale również i śmiesznie. No i później po tych dyskusjach mieliśmy już głosowanie. Jeśli chodzi o głosowanie na funkcję naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego, to tutaj jak gdyby nie było większych problemów. Harcmistrz Małgorzata Sinica zwyciężyła sama ze sobą, można byłoby rzec, i została naczelniczką Związku Harcerstwa Polskiego. Natomiast jeśli chodzi o wybory do funkcji przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego, no to tutaj mieliśmy dwie tury głosowania. Po pierwszej turze głosowania do drugiej tury przeszli harcmistrz Dariusz Supeł i harcmistrz Rafał Socha. Harcmistrz Dariusz Supeł z liczbą głosów 71, Rafał Socha z liczbą głosów 70, więc różnica dosłownie jednego głosu. No i w drugiej turze ostatecznie wybory wygrał harcmistrz Dariusz Supeł, a więc jest to nowy przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego, któremu, zarówno jemu, jak i druhnie naczelniczce, życzymy owocnej pracy, wielu trafnych decyzji podczas tej czteroletniej kadencji, no i wielu wspaniałych ludzi, z którymi będą współpracować, bo wierzymy w to.
że te 4 lata Związku Harcerstwa Polskiego to wiele zmian na pewno pozytywnych, ale wiele trudnych decyzji, które na pewno stoją przed zarówno naczelniczką, jak i przed przewodniczącym ZHP. I życzymy im tego, żeby te decyzje były naprawdę trafne i żeby podejmując te decyzje zawsze pamiętali o tym, żeby kierować się dobrem każdego z harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego, każdego z członków tego związku, bo to dla nich jesteśmy i musimy o nich pamiętać cały czas. Relacja z trzeciego dnia zjazdu już jutro. Zapraszamy Was bardzo serdecznie, a my kładziemy się spać i życzymy Wam wszystkim słodkich snów. Dobranoc.